I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich słuchaczy w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Chciałbym kontynuować myśli z poprzednich niedziel. Chciałbym również zagłębić się w nowe problemy w tych czasach wielkich znaków, równocześnie walki duchowej, a w szczególności walki o nasze rodziny, o nasze dzieci, o naszych najmłodszych, walki o prawdę i o Kościół. Wielki szacunek mam dla jednego z amerykańskich biskupów, biskupa Thomasa Olmsteda z Phoenix, który napisał w 2015 roku bardzo specjalny list do swoich diecezjan. Sam nazwał ten dokument krucjatą i wezwaniem do walki. To zupełnie niezwykły akt, jakże obcy dziś w swoim stylu, w wymowie licznych listów, które piszą nasi hierarchowie pod każdą szerokością geograficzną. Jakże inny jest ten przekaz. Biskup Thomas pisze takie słowa. Wzywam was, moich synów i braci w Chrystusie, mężczyzn, nie wahajcie się zaangażować w walkę, która szaleje wokół was, walkę, która rani nasze dzieci i rodziny, walkę, która zniekształca godność zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Bitwa ta jest często ukryta, ale jest prawdziwa. I choć jest to przede wszystkim bitwa duchowa, ale stopniowo zabija chrześcijańskiego ducha w naszym społeczeństwie, w naszej kulturze, trzeba dodać, w naszych rodzinach. Bardzo mocne słowa, jak na biskupa w tych czasach. Ale właściwie o czym on mówi? O jakiej bitwie? Powiem wam szczerze, to są ludzie, niestety w tym i duchowni, którzy nie lubią takich słów jak walki, bitwa. Militaria to nie jest coś, co powinno mieć miejsce w Kościele. Ostatnio słuchałem takiego jednego bardzo popularnego kaznodzieje, który właśnie powiedział, że dostaje szał, kiedy księża wprowadzają ten temat do swoich kazań, do swoich rekolekcji. No, myślę, że jest w wielkim błędzie i myślę, że tak naprawdę to jeszcze nie posmakował, mimo że jest kapłanem z wielkim stażem, że bije wszystkie popularności w internecie. Tak naprawdę to on jeszcze chyba nie zasmakował, czym jest naprawdę walka Kościoła i do czego zostaliśmy stworzeni przez samego Boga do walki o zbawienie, o walki o nasze zbawienie, o walki o rodzinę. Czym jest ta walka? Czasami jak jesteśmy skupieni na tym, co możemy zobaczyć, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, co niewidzialne, ze światem, którego nie widzimy. Chociaż można to porównać do wiatru. Wiatru nie można zobaczyć. Ostatnie tygodnie, wichur, które przeszły nad Europą, jakże dokonały wielkich zniszczeń. Nie można zaprzeczyć. Wiatru nie widzieliśmy, ale widzieliśmy, co ten wiatr może niszczyć, dewastować. I wojna duchowa jest to niewidzialne niszczenie widzialnego. Nie możemy zobaczyć wiatru, ale głupio zaprzeczyć, że wiatr istnieje. Wiatr ma moc zniszczenia wszystkiego, co spotka na swojej drodze. Niewidzialne burzy widzialne. Można tak powiedzieć w skrócie, czym jest walka duchowa. Niewidzialne burzy mnie, burzy moją wiarę, burzy moje małżeństwo. Moje dzieci, moje życie duchowe. Właśnie święty Paweł stara się pomóc
zrozumieć chrześcijanom z pierwszego wieku w swoim liście do Efezjan. Pisze tak. Ostatnie rozdziały listu do Efezjan zawierają najbardziej wyczerpującą naukę biblijną na temat małżeństwa i rodziny. Ale potem następują te słowa, które właśnie pisze święty Paweł. Albowiem nasza walka nie toczy się przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko władcom, przeciwko światowym mocom tej ciemności, przeciwko duchowym siłom zła w niebiosach. Czy to jest walka o uczucia? Bazowana na uczuciach, na emocjach? To jest walka duchowa. Potężna, niszcząca nas, niszczycielska siła, jeżeli zostaje zignorowana. Wojna duchowa istnieje w nas, w każdym z nas. Istnieje w naszych domach. Rodzina jest ważnym celem. Jednym z najważniejszych, jak już mówiłem, ostatnią niedzielę. W kampanii szatana. To jest dzisiaj główny cel. Zniszczyć rodzinę. Jeśli jego kłamstwa mogą niszczyć nasze fundamentalne relacje, może nas uwięzić w klatce gniewu, urazy, zdziczałej zazdrości, nieprzebaczenia na czas nieokreślony. Czy to nie brzmi czasem znajomo w Twojej rodzinie? Tragedią tego wszystkiego jest to, że często dajemy się złapać, nieświadomi i nieprzygotowani. Bo słuchamy takich ludzi, którzy mówią, że nie ma żadnej wojny duchowej. To tylko niektórzy księża mają na ten temat bzika. Tylko ci egzorcyści widzą diabła za każdym drzewem, za każdym rogiem. Nie słuchajcie ich. Powiem inaczej, nie słuchajcie ich, którzy to mówią. Nie dajcie się zwieść. Ci, co tak mówią, sami już wpadli w sidła. Mówią tak, jak wróg chce, żeby mówili. Jakie dzisiaj mamy owoce tych rodzin. Nawet jeżeli są święte rodziny. Jak dzisiaj mamy młodzież. Czy ty, mamo i tato, wychowujesz swojego syna, czy swoją córkę? Czy ty widzisz, że są inne siły, które już kradną ci te dzieci? Na których ty nie możesz panować? Może wreszcie jest czas, żebyśmy otworzyli nasze oczy, te duchowe, i prosili Boga i błagali, ulituj się. Z kim jest ta walka? To zaraz ci powiem. Ta wielka walka to jest już walka z samym szatanem, z jego demonami i z jego ludźmi, którzy dla niego pracują. To, co w ostatnią niedzielę pokazywałem, chociaż w bardzo wielkim skrócie, od samego Edenu, poprzez reformację, oświecenie, aż do dzisiejszego dnia, poprzez komunizm, ideologię komunizmu, przed którym ostrzegała nas Matka Boża, przez rozlewem fal błędów, które przyjdą z Rosji. I co się dzisiaj dzieje na naszych oczach? To jest kulturowa wojna przeciwko Kościołowi, opisywana właśnie przez biskupa Thomasa Olmsteda. Ta bitwa jest zainspirowana przez ojca kłamstwa. Biskup pisze tak. Jednym z kluczowych powodów, dla których Kościół rozpływa się pod wpływem ataków szatana, jest to, że wielu katolików poddało się, nie było skłonnych wejść w konflikt i przez to stało się jeszcze bardziej podatnymi na dalsze ataki. Poprzez takie zatrute nauki, homilie, które coraz bardziej wchodzą w naszą przestrzeń duchową. Nie przejmuj się, nic się nie dzieje. Nie słuchajcie tych oszołomów. Im już dawno odeszło. Teraz jest tylko coaching duchowy. Zostańcie za mną, klikajcie, idźcie. Ja wam powiem prawdę. Dla katolików zaprzestanie walki to jest katastrofa. Ponieważ w konsekwencji
odchodzą od Kościoła, giną, zrywając więzy z Bogiem i narażając się na pożary piekła, pisze biskup. Niesamowite, że biskup pisze takie słowa do swoich ludzi. Giną, zrywając więzy z Bogiem, narażając się na pożary piekła. A dzisiaj już są nowe aplikacje. Właśnie dla waszych dzieci, 15-latków, 18-latków. Tylko wejdź na aplikację i już możesz być apostatą. Apostatek ci już wszystko powie, załatwi ci dokumenty. Tylko kliknij i już jesteś poza Kościołem. Walka jest obowiązkiem każdego z nas, każdego ochrzczonego. Pisze biskup tak, w związku z tym katoliccy mężczyźni nie dotrzymują obietnic, które złożyli podczas chrztu swoich dzieci. Obietnic, że przyprowadzą ich do Chrystusa i wzbudzą w wierze Kościoła. Te dziwne chrzty, pewno nie jeden ksiądz poprawił mnie. Chrzty na siłę, niewierzący, pragną swoich dzieci przyprowadzić do Kościoła, by ich ościć, aby wyprodukować następnych niewierzących. I tak ta maszynka się nakręca. Ten obłęd. Dlatego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ponieważ nie ma przekazu wiary. Pisze biskup tak, wiele owoców naszego chrześcijańskiego dziedzictwa nadal istnieje, ale korzenie pod ziemią są już zaatakowane. Ta fasada jeszcze gdzieś jest. Ale korzenie już są zaatakowane. A jeżeli korzenie już są zaatakowane i nic się nie stanie, nic nie zrobimy, to jest już tylko kwestia czasu. I dlatego walka jest konieczna, pisze biskup. Staje się pilna, bo przecież resztki naszego katolickiego dziedzictwa muszą być nie tylko zachowane, ale przywrócone w pełni. Nie możemy tylko prawać zachowawczo. Ogarnijmy jeszcze to, co mamy. Ale muszą być przywróceni w pełni. Zobaczmy, co dzieje się właśnie tutaj na Zachodzie. Walka o prawdę i moralność, o zaszczyt bycia katolikiem jest nie tylko ofiarą, ale pomocą łaski Bożej. Ta walka daje nam również radość wojownika walczącego o sprawiedliwą sprawę. Piękne słowa pasterza. Według biskupa w miłosierdziu i prawdzie Chrystusa stajemy się silni Jego mocą, odważni Jego odwagą. Rzeczywiście możemy doświadczyć radości zmartwychwstania, radości bitwy, radości bycia żołnierzami Chrystusa. To jest chyba właśnie ta sól, o której mówił Jezus. Jeżeli jestem żołnierzem, to kim jestem? Funkcjonariuszem do zabawiania tłumów. Coaching religijny będę prowadził. A przy tym tych ludzi do piekła. Ile radość daje nam ta wygrana bitwa. Ile mężczyźnie daje radość, kiedy wygra coś, zdobędzie. To jest natura mężczyzny. Gdzie ci mężczyźni dzisiaj w naszych katolickich rodzinach, kościołach poddali się. Radość bitwy jest ogromna. Ja pamiętam, kiedy modliłem się nad ludźmi tyle lat, kiedy wychodziliśmy zwycięstwo z bitwy, ile było radości, zmęczenie, ale ile dawało mi to wewnętrznego powera, mocy do bycia kapłanem, do walki. Ta radość bitwy, której doświadczają żołnierze Chrystusa, jest jedną z najczęstszych i najintensywniejszych radości, jakie można odczuwać na ziemi, dodaje biskup Thomas. Ci, co tego nigdy nie spróbują, to nigdy nie zrozumieją, o czym mowa. Ci, co słuchają tych wszystkich szarlatanów, chociaż nie wiem, jakie by się habity poubierali, jak pięknie mówili o Jezusie, ale jeżeli mówią przeciwko temu, to was okłamują. To mówią nieprawdę. Kościół jest szkołą walki duchowej. Jest zawsze i był szkołą, która przygotowuje nas do duchowej walki, gdyż wszyscy chrześcijanie są powołani do walki.
Jak mówi Paweł w liście Tymoteusza, w dobrych zawodach o wiarę wystąpiłem. Obleczcie się pełni zbroi Bożej, abyście się mogli ostać wobec podstępnych zakusów diabła. A dzisiaj rączki do góry i wszyscy się poddajemy. I narzekamy, i dyskutujemy, i wymyślamy jakieś nowe hasła i programy. I nic nie działa. Bo po owocach ich poznacie, powiedział Jezus. Wspomniana już radość bitwy jest silnym bodźcem dla katolików do zaangażowania się w walkę i odzyskania prawdziwej koncepcji męskości, koncepcji strasznie wypaczonej w dzisiejszym społeczeństwie. Męskości jako kapłani, męskości w rodzinach, mężowie, ojcowie. Przecież jednym z tych sakramentów do wprowadzenia nas do walki duchowej jest bierzmowanie. Jakie bierzmowanie? Kolejny papierek, który trzeba zdobyć, bo się do ślubu przyda. Kolejnych 150 zmuszonych dzieci, które przyjdzie. Jak ostatnio mi moja znajoma mówiła, która prowadzi kursy, siedzieli z nogami na ławkach, kpili sobie, oglądali, w ogóle nie widzieli, o co chodzi. Jak przyszedł ksiądz, to mówili do niego, proszę Pana, bo taka jest moda. Do księdza mówić, proszę Pana. Ale spróbuj powiedzieć, nie będziesz bierzmowany. Ksiądz się boi, bo wiemy, jakie będą konsekwencje. Bo wszyscy muszą być. Jakich my żołnierzy kształcimy? Żołnierzy Chrystusa w tym obłędzie? Drodzy bracia i siostry, kryzys męskości, pisze biskup, przyczynił się do powstania tak zwanych teorii gender, które niszczą uzupełniające się różnice między mężczyznami i kobietami. A to niszczy rodzinę. I to, co mówiłem ostatnio o właśnie stworzeniu rodziny przez tylko mężczyznę i kobiety. Takie były w zamiarach Bożych od samego początku. Pisze biskup, szybki postęp ideologii gender zainfekował społeczeństwa na całym świecie. Ideologia ta stara się odłożyć na bok różnice płciowe stworzone przez Boga, usunąć rozróżnienie na mężczyzn i kobiety. I zamieszanie i utrata męskości lub żeńskiej tożsamości głęboko zraniły rodzinę, zatem społeczeństwo, a przy tym trzeba powiedzieć, nasz Kościół. Kryzys ojcostwa dzisiaj jest ogromny. Odsyłam do książki Ostateczna bitwa o rodzinę. Tam jest wiele rzeczy powiedzianych, wytłumaczonych, szczególnie przez pana Jacka Polikowskiego, strony duchowej przeze mnie. Może jestem ograniczony i przyznaję się do tego, ale przynajmniej piszę to, co wiem, co sam doświadczyłem też, to, co widziałem, co słyszałem od innych wielkich wojowników Bożych na tym świecie. I dzielę się i chcę pomóc ludziom. Kryzys ojcostwa jest ogromny. Zacytuję znowu biskupa, żeby dać nam obraz, jak to dzisiaj wygląda. Może znajdziemy się, przyznacie mi rację, może nie. Nie wiem, ale biskup pisze tak. Dzisiejszy atak na ojcostwo, a co za tym idzie macierzyństwo, jest wielopłaszczyźniowy i aż zapiera dech w piersiach. W naszych czasach 40% dzieci rodzi się poza małżeństwami, co stanowi wzrost o 700% w porównaniu z rokiem 1950, kiedy to wskaźnik urodzeń pozamałżeńskich wynosił 6%. Dzieci te nie są pozbawione ojca z powodu rozległych konfliktów, takich jak wojna, ale raczej dlatego, że ma miejsce o wiele gorsza ojcowska nieobecność. Nieobecność z własnej woli i na masową skalę. Mężczyźni katoliccy również zbyt często przyczyniają się do takiego skandalu, pisze biskup, który przecież niszczy serce dziecka i sprawia, że zbyt wiele kobiet w naszej kulturze żyje tak, jakby byli wdowami.
Zabawa dorosłych często kończy się tragedią dla dziecka. Zdrady małżeńskie są na porządku dziennym. Nowe przygody, wymiana modelu, jak tokolwiek możemy nazwać. Chciałbym tu powiedzieć coś bardzo ważnego. Kiedyś słyszałem takie ciekawe określenie, że podczas zdrady małżeńskiej demon odbiera mężowi laskę pasterską. Tak oślepia, że mężczyzna zapomina o najważniejszym, że jest pasterzem rodziny. To jest dokładnie tak, jak z hierarchami w Kościele. Jeżeli oni w jakiejkolwiek ciężkiej materii zdradzą Chrystusa i Jego Kościół, to według mistyków Bóg w sensie duchowym odbiera im laskę pasterską. Nawet jeżeli oficjalnie zachowują urząd, mają władzę, ale tracą zupełnie autorytet pasterza. W czasie każdego popełnionego grzechu ciężkiego, a w szczególności zdrady małżeńskiej, to jest ważne, następuje takie demoniczne zaślepienie. Potoczne, niektórzy nazywają to, straciłem głowę, nie wiem, co mi się stało, zgłupiałem. W życiu kapłańskim może być również bardzo podobnie. Zatracamy się kompletnie, nie myślimy o konsekwencjach naszych czynów, nie przyjmujemy do wiadomości żadnych uwag czy chęci pomocy osób trzecich. Tracimy głowę. Kiedy popełniamy grzech zdrady, czy to w małżeństwie, czy jak to duchowni, bardzo szeroko otwieramy drzwi swojego serca na działanie demonów. Zazwyczaj popadamy w całą serię grzechów nieczystych. To tak działa. Jeden wchodzi pierwszy, a potem następuje już lawina. Szybko może pojawić się tragiczna pornografia, która będzie nas stymulować. Scenariusz wydarzeń jest prosty, a konsekwencje w wymiarze rodzinnym oraz duchowym są tragiczne. Dlatego, kiedy zrozumiecie tę przebiegłość wroga, jego strategię i jesteś przygotowany za walkę, to jesteś zwycięzcą. Pamiętaj, mężczyzno, walcz za swoją rodzinę, a nie z rodziną. Walcz za swoją rodzinę, a nie walcz ze swoją rodziną. I chcę zakończyć cytatem biskupa. Mężczyźni, wasza obecność w Kościele i wasza misja w rodzinie jest niezastąpiona. Potrzebujemy wiary jak nasi ojcowie, którzy bronili poprzednich pokoleń i którzy prędzej oddaliby swoje życie, niż porzucili wiarę w Chrystusa. Moi synowie i bracia, potrzebujemy was, abyście wzięli sprawy w swoje ręce. Może nie narzekajmy więcej, ale weźmy sprawy w swoje ręce. My, mężczyźni, pierwsze uporządkujemy ja w swoim sercu. Zrób porządek w swojej rodzinie, ze sobą i w rodzinie. Ale równocześnie weź w swoje ręce sprawy Kościoła. Jak biskup mówi, moi synowie i bracia, potrzebujemy was, abyście wzięli sprawy w swoje ręce. List napisany w 2015. Myślę, że jeszcze byłby potrzebny jeden mocniejszy w 2022. Proszę was, nie bójmy się walczyć, zrobić coś, poprawić. Chrystus was dzisiaj potrzebuje. Zdrowych mężczyzn, pełnych wiary. Amen. Szczęść Boże.